Kochani, witam Was bardzo serdecznie. Mariola Bojarska-Ferenc, jak zwykle o tej porze tematy intymne, mianowicie spotykamy się w akcji Seks to nie wstyd, ale dzisiaj nie o seksie będziemy rozmawiać. Będziemy rozmawiać o infekcjach intymnych i za chwileczkę połączymy się z doktorem Maciejem Jędrzejko, który w tej chwili jest w Katowicach, w ogóle pracuje w Katowicach i jest mi przyjemnie, że w tej akcji Seks to nie wstyd łączymy się, bym powiedziała, z najlepszymi profesjonalistami z dziedziny medycyny, z różnych płaszczyzn, z psychologami, z seksuologami. A więc, panie doktorze, gdzie pan jest? Bo jeszcze pana nie widzę. Chciałabym, żeby pan dołączył do nas. Panie doktorze, hello, gdzie pan jest? Gdzie pan jest? Nie widzę pana doktora jeszcze. Słuchajcie, no infekcja, o już jest, sekundka. Jawi. A wy zróbcie sobie herbatkę, wodę, zanim rozpoczniemy ten ważny temat dla naszego zdrowia. Dobry wieczór, dobry, panie doktorze. Dobry wieczór, witam serdecznie. Już się przez chwilę zdenerwowałam, że pan się ze mną nie połączy. Tak panu dobrze szło godzinę temu? Nie, połączyłem się, tylko coś jakoś tak długo się mieliło, ale już jestem. Ale najważniejsze, że jesteśmy. Panie doktorze, dzisiaj ważny temat nie tylko dla kobiet, ale również dla mężczyzn. Infekcje intymne, przyczyny, leczenie, skąd się biorą, czy możemy poradzić sobie sami. Święta Wielkanocne to jest taki okres też wyjazdowy, więc często wyjeżdżamy, korzystamy z basenów, z saun, z różnych pomieszczeń, które są nam nieznane i te bakterie różne są gdzieś wokół nas. No właśnie, jak to jest z tymi infekcjami intymnymi? Pan jest absolutnym tu mistrzem w tej dziedzinie. Przed chwilą dostałam informację, więc wiem, że się pan zapoznawał badaniami kanadyjskimi. Więc jak to jest w Polsce, jak to jest na świecie? No więc ja tym tematem interesuję się od już paru dobrych lat i coraz więcej jest w tej chwili artykułów naukowych opartych na evidence-based medicine na temat mikrobiomu pochwy, czyli na temat składu bakteryjnego pochwy, który w różnych momentach i w różnych okresach życia kobiety się zmienia. W tym wieku prokreacyjnym, który nas najbardziej interesuje, najistotniejszym czynnikiem jest prawidłowy poziom hormonów, który estrogenu szczególnie, estradiolu, który wpływa wyraźnie na to, że ten skład bakteryjny przesuwa się w kierunku bakterii Lactobacillus, czyli ponad 90%, 95 nawet procent prawidłowego składu bakterii, składu bakteryjnego pochwy, to są bakterie z gatunku, czy z rodziny raczej Lactobacillus. Tam jest wiele różnych gatunków, a nie wszystkie są korzystne, natomiast właśnie jeden INERS jest niekorzystny, natomiast wszystkie inne pozostałe, a w szczególności Crispatus, czyli Lactobacillus crispatus, to jest taki najbardziej, najwierniejszy i najlepszy obrońca pochwy, który produkuje dużą ilość między innymi natlenku wodoru, czyli krótko mówiąc wody utlenionej, czyli tych wolnych rodników, które niszczą bakterie, oraz różnych bakteriocyn, które powodują niszczenie innych bakterii, które w pochwie być nie powinny. Częstym problemem zarówno pacjentek, czy które trafiają do mnie do gabinetu, ale też problemem lekarzy, jak zauważyłem, jest to, że nie do końca jeszcze ta wiedza się rozprzestrzeniła, że ten mikrobiom pochwy, czyli te bakterie, które z nami żyją, one są kluczowo ważne dla zdrowia pochwy. I jeżeli ktoś pyta na przykład o to, czy na basenie, czy w saunie, czy w takich miejscach, o których pani wspominała, można złapać infekcję, to ja powiem tak, jeżeli masz prawidłową florę bakteryjną pochwy, to w żadnym z tych miejsc nie złapiesz żadnej infekcji, ponieważ ta flora cię chroni. Głównym problemem basenu, bo często się mówi, o to na basenie złapałem grzybicę. No nie, na basenie nie łapie się grzybicy, to jest mit. To, co jest problemem basenów, to jest chlor. Chlor, który niszczy wszystkie bakterie, również te dobre. Więc jeżeli ktoś nadużywa na przykład płynów do higieny intymnej, ma podrażnioną pochwę, ma podrażnione narządy płciowe i jeszcze do tego
I jeszcze do tego zniszczy sobie tą florę dodatkowo chlorem, który jest zawarty w takiej wodzie, a nie ma z czego jej odbudować, bo w ogóle ma jej mało, no to wtedy w naturalny sposób grzyby, które zawarte są nawet w naszym kale, czy w ogóle w środowisku, bardzo łatwo wtedy trafiają do pochwy. Zresztą one sobie tam. Sekundkę, więc może wytłumaczmy tutaj wszystkim paniom, co negatywnie wpływa na naszą florę bakteryjną, co może ją uszkodzić. No, przede wszystkim. Nadużywanie płynów do higieny intymnej zawierających detergenty. Detergenty, mydła, mydliny wszelkiego rodzaju tak naprawdę, dlatego że coraz więcej badań naukowych mówi o tym, a szczególnie ta praca, którą pani wysłałem, kanadyjska, która mówi o tym, że właściwie niezależnie od tego, jakie to są mydliny i jak strasznie delikatne i super, hiper, ultra, najlepsze na świecie są te płyny, to one tak naprawdę powodują uszkodzenie zarówno bakterii, tych dobrych, jak i naszych własnych nabłonków. To powoduje, że w tym miejscu, jak nie ma dobrych bakterii, to będą rozwijać się złe bakterie. Panie doktorze, czyli tak naprawdę te płyny, które są na naszym rynku do podmywania się, tak powiedzmy, do miejsc intymnych, do mycia miejsc intymnych, nie powinniśmy tego używać, czyli co? Tylko woda? Tak. Ja wiem, że to jest być może szokujące dla wielu osób, ale tak, czysta, ciepła woda, można sobie zrobić napar z rumianku, czyli po prostu zwykłą za 3 złote herbatę rumiankową kupić, zaparzyć, ochłodzić. I ja tak zawsze mówię moim pacjentkom, niech pani ma zawsze dwa takie bidony. Jeden bidon z herbatką rumiankową do torebki, a drugi koło toalety niech sobie stoi i 24 godziny można go używać, potem trzeba to oczywiście wymienić na nowy. Tak, dlatego że flora bakteryjna nie znosi detergentów ani mydlin. Mydło od detergentu chemicznie różni się tylko długością łańcucha, ale generalnie są to substancje, które mają taką zdolność do rozrywania struktury czy wszelkich substancji białkowo-lipidowych. A przecież z białka i lipidów stworzona jest błona komórkowa wszystkich komórek, w tym nabłonków, które pokrywają narządy rodne. Dlatego tak strasznie ważna jest technika mycia i dbania o higienę intymną. Ja pamiętam taki moment, kiedy opublikowałem taki post pod tytułem Zdrowa pochwa. Potem jeszcze takie dwa posty na Facebooku, to polecam, jak ktoś ma ochotę sobie poszukać. Pan mówił o takiej obrażonej pochwie, A tak? to jest Czy inny temat, to jest inny temat, to tak? jest, zaraz o tym powiem, tak, to jest bardzo ważne. Zaraz o tym powiem, bo to jest bardzo ważna sprawa. Natomiast jak mówią medycy, jak słyszysz tentent, to myśl o koniach, a nie o zebrach. Czyli jeżeli dzieje się coś w medycynie, to najpierw myśl o tych rzeczach, które są najczęstsze, najbardziej oczywiste, a dopiero potem szukamy tych zaburzeń już takich bardziej skomplikowanych. I tutaj w przypadku pochwy podstawą jest zrozumienie tego, że tak jakby nikt teraz nie ma problemu z myśleniem o tym, że musimy dbać o florę jelit, prawda? Mówi się o tym, żeby nie nadużywać antybiotyków, żeby jeść odpowiednią żywność, żeby jeść jak najmniej cukrów prostych, żeby jeść odpowiednio dużo błonnika, który wspiera tą florę bakteryjną jelita. A No przecież właśnie, to to za jelito. sekundkę, no właśnie. I teraz, jak już pan powiedział o tym jedzeniu, no to tu chcę przejść do tego, czy jedzenie może również zniszczyć florę bakteryjną pochwy. No może nie tyle zniszczyć, co może utrudnić jej prawidłowy rozwój. No Dlatego, że jeżeli. kandia, tak? Jeszcze raz? Kandia, czyli myślę tutaj o różnego rodzaju drożdżakach, które mogą się pojawić na przykład no, przy też niezdrowym jedzeniu czy nadużywaniu cukru. Cukrów prostych. Candida, tak, Candida, cała grupa grzybów z rodzaju Candida oczywiście może spowodować po prostu grzybicę. Natomiast trzeba pamiętać też, że w internecie pojawia się dużo informacji na temat Candida takich przerażających. No, a Candida jest naturalną florą też bakteryjną, znaczy grzybicią w tym wypadku, ale jest to naturalna flora zarówno jelita, jak i pochwy, tylko chodzi o proporcje. Chodzi o to, że tego ma być bardzo, bardzo malutko. Natomiast głównym rezerwuarem tych dobrych bakterii dla pochwy jest jelito grube i dlatego to żywienie jest niesamowicie ważne. Jeżeli będziemy mieli pokarmy, które mają wysoki indeks glikemiczny, mają tą zdolność do tego, żeby prowokować trzustkę do wydzielania insuliny, ale przede wszystkim czyli to będą wszystkie substancje wysokocukrowe, zawierające cukry proste, syrop glukozowo-fruktozowy, czy na przykład cukry zawarte w owocach, o czym się też jakby mało, mało mówi, bo przecież owoce kojarzą nam się tylko ze zdrowymi rzeczami, prawda? Natomiast trzeba pamiętać, że owoce to są cukierki, owoce to są słodycze, więc owoców należy jeść malutko. Należy jeść je regularnie, one apple a day keeps doctor away, ale to one apple i to mały apple, a nie jakiś taki, wie pani, 4 kilogramy jabłek i czy tam winogron. Ja się cieszę,
panie doktorze, że pan o tym mówi, ponieważ utwierdza pan jeszcze bardziej mnie w tym i mam nadzieję tutaj wszystkich słuchaczy, w tym, co ja regularnie opowiadam tutaj państwu, jak dieta i ruch, bo tutaj o ruchu nie mówimy akurat w tym kontekście, ale jak to wszystko ma wpływ na w ogóle na nasze zdrowie, bo zwykle dietę kojarzymy sobie tylko z żołądkiem, prawda? Nie zdajemy sobie sprawy, że przez żołądek na przykład do mózgu, do serca, a teraz jeszcze się okazuje, że do pochwy. Oczywiście, wie pani, głównym problemem medycyny jest to, że ona się wyspecjalizowała. To jest i wada, i zaleta. Z jednej strony dobrze, bo mamy specjalistów od każdego narządu, ale z drugiej strony zaczynamy czasem gubić to, że te narządy jednak są połączone wszystkie ze sobą. I jak pani mówi o ruchu, to od razu mi się budzi taka myśl, że przecież ruch fizyczny powoduje wyrzut na przykład beta-endorfin, które działają korzystnie na samopoczucie, a kobieta, która ma dobre samopoczucie, wydziela też więcej estrogenów, a one z kolei kluczowe są dla pochwy. No i tutaj temat obrażonej pochwy. Jeżeli dzieją się rzeczy, które powodują, że kobieta jakby jest w konflikcie, no bo to, na tym polega ten zespół obrażonej pochwy, że jeżeli kobieta jest w konflikcie ze swoim partnerem, jeżeli jest, jakieś są napięcia w związku, są takie sytuacje trudne różnego rodzaju, no nie będę ich wszystkich wymieniał, ale wszystkie sytuacje trudne, które powodują, że kobieta przestaje mieć ochotę na seks, czyli jej libido spada, to też one wpływają na obniżenie poziomu estrogenów. Wysoki poziom estrogenów to też wysokie libido, niski poziom estrogenów to też niskie libido. Więc jeżeli kobieta jest na przykład w poważnym konflikcie ze swoim partnerem i nie ma ochoty na uprawianie seksu, to też u niej będzie niższy poziom estrogenów, a niższy poziom estrogenów będzie powodował też niekorzystny wpływ na florę bakteryjną pochwy. No i widzicie, dziewczyny, więc trzeba regularnie się kochać po prostu, więc nie kłóćcie się ze swoimi partnerami, bo jak się okazuje, to już kolejny tutaj lekarz ginekolog twierdzi, jak ważne jest, tak samo jak regularne ćwiczenie, tak regularne jedzenie, ale też ta regularna intymność w naszym życiu. Nie tylko na psychikę, ale jak tutaj pan doktor mówi, również na nasz estrogen, który jest niezwykle ważny dla naszej pochwy i nie tylko. Oczywiście, przy czym oczywiście zaznaczam od razu, że to ma być seks niewymuszony, to ma być seks związany z pragnieniem, a nie z tym, że po prostu uprawiamy seks, bo nie wiem, spełniamy obowiązek małżeński. Tak, nie ma czegoś takiego jak obowiązek małżeński, też chciałbym to jasno powiedzieć. Seks jest czymś absolutnie cudownym, to jest coś, co zbliża ludzi, coś, co jest więziotwórcze, to jest cała sfera intymności, emocjonalności pomiędzy mężczyzną a kobietą, czy kobietą a kobietą, czy mężczyzną a mężczyzną, bo to przecież płeć tutaj nie ma znaczenia. Chodzi o to, że to ma być piękna intymność, ale seks ma być przede wszystkim chciany, upragniony, wymarzony, a nie ma być jakąś mechaniczną czynnością czy obowiązkiem małżeńskim. Nie, taki seks to ja odrzucam po prostu. Natomiast tak, regularne współżycie kobiety szczęśliwej, która chce, pragnie swojego partnera, będzie korzystnie wpływać na jej regulację hormonalną i na jej poziom estrogenów, które mają kluczowy wpływ dla flory bakteryjnej pochwy. A w związku z tym, jeżeli mamy pochwę, która nie ma estrogenów, nie nawilża się prawidłowo, w związku z tym ta reakcja seksualna nie przebiega prawidłowo u niej, to też będzie miała zwiększoną skłonność do suchości pochwy, do uszkadzania flory bakteryjnej w tej pochwie, a z kolei, że tak powiem, odbycie takiego, za przeproszeniem, stosunku, którego nazwałbym raczej kopulacją niż seksem, będzie powodowało przede wszystkim u tej kobiety nieprzyjemność, tak? Taki seks może być po prostu nieprzyjemny, może doprowadzić do otarć na przykład nabłonka, uszkodzeń tego nabłonka, a tym samym będą to wrota infekcji dla różnych bakterii. Panie doktorze, czy możemy w jakiś sposób podzielić te infekcje intymne? Czy one dzielą się na te, które są... Infekcje intymne generalnie mogą być dowolnymi bakteriami, ponieważ pochwa to jest takie niesamowite miejsce, które ma takie same cechy jak cieplarka w laboratorium do hodowli bakterii. Czyli jest ciepło, ciemno, wilgotno i jest stała temperatura w niej. Tak? Temperatura pochwy stała, tam w głębi pochwy to jest 37 stopni. To są idealne, stabilne warunki dla rozwoju absolutnie wszystkich możliwych drobnoustrojów. W związku z tym w tej temperaturze, w tej wilgotności będą się chętnie rozwijać wszystkie możliwe bakterie, które tam wpadną. Pod warunkiem, że nie będzie tam naszych strażników. A jeżeli będą w naszej pochwie, będą strażnicy, czyli nasi biali rycerze, jak ja to nazywam, czyli bakterie Lactobacillus, to one będą chronić pochwę przed inwazją
wszelkich innych bakterii. Pamiętajmy o tym, że odległość pochwy od odbytu jest bardzo malutka, to jest 2 centymetry. Wszystkie wyziewy z odbytu, a niestety kobiety też puszczają bąki, pani redaktor. Wiem, że o tym się nie chce słyszeć, ale no taka jest... powiedzmy sobie szczerze, wszyscy puszczamy bąki. Wszyscy puszczamy bąki. I taka jest prawda. Wypuszczamy z siebie około od 6 do 12 litrów gazów dziennie, na dobę. Każdy, i mężczyźni, i kobieci, i kobiety. W związku z tym te wszystkie, w tych wszystkich wyziewach są setki tysięcy, a jeżeli nie miliony różnych bakterii kałowych. I te bakterie kałowe, one są bardzo korzystne, jak są w jelicie grubym. Natomiast w momencie, kiedy one dostają się do innych narządów, do oka, do ucha, do nerki, do układu moczowego, do pochwy, wtedy rozwijają działanie złe dla nas. I to jest bardzo ważne, bo aż z przykrością muszę to powiedzieć, że nawet dojrzałe kobiety nie do końca wiedzą, i mężczyźni pewnie również, w którą stronę, że tak powiem, się podcierać. To jest... się jeszcze zdarza, tak. To się niestety zdarza, że pamiętajmy, że nie w kierunku pochwy, bo wówczas te bakterie, to co pan doktor powiedział, dostaną się do pochwy, no i mamy gotową infekcję. Panie doktorze, czy my możemy sobie sami, czy same radzić z tymi infekcjami? Czy kiedy poczujemy, że ta infekcja jest, natychmiast trzeba zgłosić się do lekarza? Czy jakieś są sposoby, na przykład na wakacjach, poczujemy, że coś nas no, w jakiś sposób niepokoi, co możemy zrobić? No to jest trudne pytanie wbrew pozorom, dlatego że to wszystko zależy od tego, czy jak bardzo jest zaawansowana ta infekcja, tak? Jeszcze jest kolejny problem, to jest problem naszej odporności, która jest niemierzalna. Nie ma takiego narzędzia, nie ma takiego badania, którym mógłbym zmierzyć, czy moja odporność jest większa od pani odporności, czy moja odporność dzisiaj jest większa od mojej odporności wczoraj i czy jak zastosuję na przykład jakieś witaminy, to czy mi wzrośnie odporność. Nie ma takiego obiektywnego parametru mierzalnego odporności. Odporność jest po prostu stanem organizmu, który jest gotów do reagowania za pomocą komórek odpornościowych, czyli głównie limfocytów oraz przeciwciał. Czy ma taką zdolność szybkiego zareagowania na pojawienie się drobnoustroju? W przypadku pochwy, która jest pokryta śluzem i pokryta jest no, błoną śluzową, tam mamy szczególny rodzaj przeciwciała IgA, przeciwciała błonowe. I udowodniono, że jeżeli w pochwie jest prawidłowy skład bakteryjny, czyli rzeczywiście 95% składu bakteryjnego pochwy to są bakterie Lactobacillus, to wzrasta ilość tych przeciwciał IgA błonowych, które mają działanie ochronne. Poza tym sam Lactobacillus, produkując bakteriocyny, czyli takie substancje, które uniemożliwiają lub przeszkadzają w rozwojowi innych bakterii, też chroni pochwę, ponieważ trzeba pamiętać o jednej rzeczy, mianowicie Lactobacillus, czyli ta bakteria kwasu mlekowego, podkreślam bakteria kwasu mlekowego, a nie sam kwas mlekowy, tylko bakteria kwasu mlekowego, to jest żywe stworzenie, które umówiło się z naszą pochwą na drodze ewolucji, że będą żyły w pełnej kooperacji, którą my w medycynie nazywamy symbiozą. Symbioza to jest taki rodzaj współżycia drobnoustrojów, który jest korzystny dla obu stron, ale jednocześnie jest niezbędny dla obu stron, czyli jest nierozerwalny. Jeżeli my rozrywamy tą symbiozę pomiędzy bakteriami pochwowymi z gatunku czy z rodziny Lactobacillus a pochwą, to doprowadzamy do sytuacji takiej jak każde rozerwanie symbiozy, czyli jeden i drugi organizm zaczynają chorować i w końcu giną. W przypadku pochwy to jest bardzo spektakularne, ponieważ jeżeli pochwa nie jest wypełniona prawidłowymi bakteriami kwasu mlekowego, w tym okresie rozrodczym, bo o tym głównie mówimy, kiedy kobiety współżyją, bo to jest inna sytuacja jest u dzieci, inna sytuacja jest w głębokiej postmenopauzie, kiedy ten skład bakteryjny pochwy u dzieci, u dziewczynek malutkich przed okresem pokwitania i u kobiet w głębokiej menopauzie, on jest podobny, tam jest tak zwana flora wielobakteryjna. Natomiast w przypadku kobiet, które regularnie współżyją, które mają wysokie poziomy estrogenów jeszcze, tam zdecydowanie dominującą florą musi być Lactobacillus. I teraz cały problem polega na tym, że niestety większość też lekarzy, i to mnie jakby z jednej strony zasmuca, ale z drugiej strony pokazuje potrzebę edukacji, również edukacja, lekarzy, absolutnie. Że najważniejszym czynnikiem ochronnym jest prawidłowa flora bakteryjna. Czyli trzeba zmienić sposób myślenia z tego, jak my będziemy leczyć infekcję, odpowiadając na pani pytanie, na myślenie, jak to zrobić, żeby jadąc na wakacje mieć prawidłową florę bakteryjną. Ale mogę tu przerwać. Powiedział pan bardzo no, wyjątkową rzecz, bo ja zawsze powtarzam, że w Polsce się leczy.
za mało jest tej edukacji i zamiast stosować prewencję i myśleć to, co pan powiedział o tej florze bakteryjnej, to najłatwiej pójść, dostać tabletkę i jakoś tam to będzie, ale no co dalej, prawda? Chodzi o to, że dalej nie mamy tej flory bakteryjnej i za chwileczkę będzie to samo, bo szczególnie kobiety w okresie menopauzy, czyli w moim wieku po menopauzie, no, są jeszcze bardziej chyba narażone na infekcje przez ten ubytek estrogenów, tak jak pan powiedział, no i też czasami ta odporność organizmu jest mniejsza z różnych powodów, no bo różne dolegliwości gdzieś tam się nas i mają, więc warto o to, słuchajcie, zawalczyć. Więc panie doktorze, gdybyśmy tak w kilku poradziły kobietom, co mają zrobić, żeby zadbać o tą florę bakteryjną? Przede wszystkim nie używać płynów do higieny intymnej, mydeł, mydlin, chusteczek nawilżanych, żeli, podprysznic. Trzeba dbać o to, żeby na przykład w czasie depilacji prawidłowo się depilować, czyli nie używać mydła. No, wszyscy, którzy depilują okolicę łonową, używają zwykle do tego jakiegoś żelu albo pianki. Ja tego wszystkiego nie zalecam. Zdecydowanie zalecam kupienie sobie taniego żelu zawierającego kwas hialuronowy. To są tanie rzeczy, one kosztują około 20 zł. I ten żel, nie zawierający żadnych mydlin, można rozsmarować na kroczu, potem czystą, świeżą maszynką do golenia, nie taką, co 2 tygodnie leżała na rancie tej wanny i zbierała bakterie, tylko czystą, świeżą maszynką, golimy krocze, a następnie po tym ogoleniu krocza możemy wetrzeć w to krocze oliwkę, na przykład jakąkolwiek oliwkę, nie wiem, dla niemowląt. Z tych oliwek jest cała masa. To loba też. Jeszcze raz? Loba. Lokowanie produktu. To ode mnie loba. Okej. Nie wiem, nie znam tego produktu, mówiąc szczerze, natomiast ja mam zaufanie do takich produktów, które są, do takich produktów, które się używa czasem u niemowląt. Chociaż akurat coraz więcej osób mówi o tym, że u niemowląt nie powinno się używać oliwek za dużo. W każdym razie dorosłe kobiety, dorośli mężczyźni mogą oliwkę taką dla niemowląt wcierać sobie w okolice intymne. Tutaj chciałbym o kilku ważnych rzeczach jeszcze powiedzieć. Po pierwsze, bo pani zapytała, czy można nie iść do lekarza, tylko sobie samemu poradzić z infekcją. No to chciałbym do tego wrócić. Jeżeli mamy wyciek z pochwy, który już ewidentnie świadczy o infekcji, zdecydowanie polecam pójść do lekarza. Natomiast jeżeli zaczyna się jakiś świąt w pochwie, to trzeba sobie zadać szybko kilka pytań. Po pierwsze, czy stosowałam jakieś płyny do higieny intymnej, które mogły tą florę zniszczyć? Po drugie, czy uprawiałam jakoś regularnie, czy bardziej intensywnie niż zwykle seks? Czy mój partner nie ma jakiejś infekcji intymnej? Czy do tej infekcji nie doszło w wyniku na przykład jakiegoś przechłodzenia, przeziębienia pod namiotem, nie wiem, na łódkach, na żaglach i tak dalej, bo to bardzo często taka sytuacja jest. Czy ten świąt jakby dobiega z wewnętrza, z samego środka pochwy, czy on raczej dotyczy tych zewnętrznych narządów płciowych, czyli warg stromowych, okolicy cewki moczowej i tak dalej. Bo nie ma sensu dawać antybiotyku działającego ogólnie, nawet jeżeli taka potrzeba istnieje, żeby dać antybiotyk, to trzeba się zastanowić, czy nie lepiej dać antybiotyk miejscowo działający tylko w pochwie, który zniszczy co prawda florę bakteryjną, co do tego nie ma wątpliwości, ale przynajmniej nie zniszczy jeszcze flory dodatkowo w jelitach. Czy rzeczywiście już jest tak źle, że trzeba dawać antybiotyk ogólny? Ja jestem ostatnią osobą, która daje antybiotyki ogólnie, czyli doustnie albo dożylnie. Dożylnie to tylko w szpitalu zresztą, ale która daje antybiotyki doustnie pacjentkom z powodu infekcji dróg rodnych. W ostatnich 10 latach, ja nie wiem, czy 5 czy 6 przypadków miałem, że rzeczywiście musiałem zastosować antybiotyk ogólny, bo tam doszło już do infekcji pęcherza moczowego i rzeczywiście ostrego zapalenia szyjki macicy. I wtedy tak, wtedy oczywiście. I tutaj lekarz musi się na ten temat wypowiedzieć, ale w większości przypadków tak naprawdę wystarczy zadbać o florę bakteryjną pochwy. Nie zalecam irygacji bez kontroli lekarza, bo są środki, które można kupić bez recepty do irygacji pochwy, natomiast te środki wszystkie mają silne działanie dezynfekcyjne, czyli one niszczą florę bakteryjną. I oczywiście, jeżeli tam i tak nie ma prawidłowej flory, no to już to nic nie zmieni, prawda? Natomiast jeżeli gdzieś w głębi pochwy jest prawidłowa flora, tam w okolicach szyjki jest prawidłowa flora bakteryjna, no to wtedy irygowanie pochwy nie ma najmniejszego sensu, bo zniszczymy florę bakteryjną, która jest tam w środku, a tak naprawdę nie poprawimy tej sytuacji na zewnątrz. Mamy różnego rodzaju fajne maści, które można kupić bez recepty. To są takie maści, które stosuje się też u niemowląt na odparzenia.
typu maści z, nie chcę mówić nazw, tylko chcę mówić substancje czynne, ale zawierające aloes na przykład, Ale albo to zawierające. znamy, ci, co mają dzieci, to znają dla Albo niemowląt wyciąg z odchorzenia. pięciocznika gęsiego, prawda? Są różne maści, które Też używam. zawierają. I tym wystarczy się posmarować, i to najczęściej rozwiązuje większość problemów. Ale jeżeli infekcja już jest jakby głębsza, czy infekcja dotyczy głębszych warstw ochy, to zdecydowanie tu już kontrola lekarska byłaby niezbędna. A Natomiast co jest z seksem w trakcie infekcji? infekcji? No nie, zdecydowanie nie zalecamy seksu w trakcie infekcji, bo to się wiąże z dużym ryzykiem przeniesienia tej infekcji głębiej, to po pierwsze. Po drugie, duże ryzyko zakażenia partnera, to po drugie. A po trzecie, no, przez mechaniczny, no można wtłoczyć te bakterie, krótko mówiąc, do środka, do wnętrza kanału szyjki czy do macicy w trakcie stosunku, więc nie, absolutnie nie zalecam tego. Natomiast to, co bardzo ważne, chciałbym powiedzieć o roli mężczyzn tutaj też. Czyli na przykład o tym, jaka jest technika mycia się mężczyzny. Bo tego większość facetów nie wie. Po pierwsze, kwestia depilacji jest taka sama jak u kobiet. Czyli nie używamy mydlin i do mycia penisa nie używamy mydlin. Do mycia penisa używamy czystej, ciepłej wody, herbaty rumiankowej, ale do depilacji używamy różnego rodzaju właśnie żeli zawierających tylko i wyłącznie kwas hialuronowy. Tak jest. I możemy się wydepilować i okej. Okay. Natomiast, co jest ważne, jeżeli w nasieniu mężczyzny będzie infekcja jakaś, no to ta infekcja zostanie przeniesiona do pochwy. Jeżeli na penisie mężczyzny będą mydliny, to nawet jak kobieta dba o swoją florę bakteryjną pochwy, to te mydliny dostaną się do środka, do pochwy i zniszczą jej florę. Jeżeli mężczyzna 2-3 tygodnie temu używał antybiotyków ogólnych, na przykład bo miał zapalenie ostrzeli, to ten antybiotyk był przez ileś dni w jego nasieniu. W związku z tym, jeżeli było współżycie, na przykład 2 tygodnie temu po infekcji takiej górnych dróg oddechowych leczonej antybiotykiem, no to kobieta dostanie ten load razem z nasieniem, load antybiotyku do pochwy. Niesamowite, To są takie rzeczy, o których niesamowite, się co nie pan mówi. W myśli, ogóle prawda? kobiety sobie, w ogóle rodziny kobiety, no nie zdajemy sobie sprawy z tego, co pan mówi. Bardzo dziękuję za te informacje, to niezwykle ważne. To są ważne rzeczy i jeszcze chciałem powiedzieć, już nie mówię o infekcjach przekazywanych drogą płciową, bo po prostu mężczyzna może mieć jakąś infekcję, ale chodzi o technikę mycia mężczyzny. Otóż mężczyzna może cały umyć się mydłem z wyłączeniem tylko okolicy penisa i okolicy rowka zarządnego i napletka. Te okolice myjemy tylko i wyłącznie czystą wodą. I wtedy pojawia się problem, panie doktorze, bo jest jakiś tam zapach z tego penisa i on mi nie odpowiada. Jeżeli jest brzydkie zapachy biorą się z działania bakterii, które tam być nie powinny. Więc jeżeli mężczyzna nadużywa, bo są mężczyźni, którzy bardzo chcą być czyści i nadużywają tych mydlin do mycia penisa. W efekcie dochodzi do przesuszenia żołędzi, przesuszenia rowka zażołędnego i nadmiernego wydzielania tak naprawdę mastki, czyli tej substancji łojowej, w odpowiedzi na podrażnienie. I w efekcie tak naprawdę ta zalegająca mastka albo zalegające nasienie, na przykład z seksu, który był wieczorem, czy masturbacji, będzie świetną pożywką dla bakterii. Więc penis ma być czysty, ma być umyty, ale nie za pomocą mydlin. A potem można w żołądź, czy właśnie w tą okolicę rowka zażołędnego, wetrzeć oliwkę. I najlepiej byłoby, gdyby partnerka, czy partner kupił swojemu partnerowi taką oliwkę, której zapach mu odpowiada, i po umyciu się pod prysznicem, tą okolicę mężczyzna po prostu, czyli penisa, żołądź, naciera oliwką. I efekt jest taki, że penis jest wtedy wilgotny, jest odpowiednio natłuszczony, a nie zbiera tych bakterii, które się tam mogą w nim rozwijać. Mało tego, jeżeli kobieta ma zdrową florę bakteryjną w pochwie, to też mężczyzna pobiera tą florę bakteryjną na swojego penisa w czasie stosunku, co jest dla niego korzystne. Więc zdrowa pochwa, lecz jakby też działa Leczy w pozytywny sposób. penisa, Trochę tak. to jest tak. Trochę tak. Czyli działamy w symbiozie, czyli Dokładnie. Ja też chciałbym zwrócić możemy działać. uwagę, że nie wszystkie związki są heteroseksualne, są też związki homoseksualne czy biseksualne i też proszę pamiętać o tym, że to dotyczy wszystkich stron. I ważny temat, bo pacjentka mówi mi na przykład, panie doktorze, nie używam już mydlin, golę się tak jak należy, nie używam żadnych mydlin, detergentów do depilacji. Mój partner nie używa mydlin, bo go pilnuje, a ja dalej jeszcze mam infekcję. Ja pytam się wtedy, a co z odbytem? Czy pani odbyt myje wodą czy mydlinami? No mydlinami, no jakżeż mogłabym wodą? No więc nie, szanowni państwo, nie da się. Próbowaliśmy to robić wielokrotnie, robiliśmy takie testy.
Nie da się umyć odbytu u kobiety, nie zachlapując przy okazji przynajmniej jedną, dwiema kropelkami tego detergentu okolicy sromu. W związku z czym nie wiadomo do końca, dlaczego tak to działa. Być może to jest kwestia tego, że te substancje mają silny wpływ na napięcie powierzchniowe i ten film śluzowy, czyli ta warstewka wody, która jest jakby w przedsionku pochwy, ona być może pod wpływem tych mydlin tak zmienia swoją strukturę, że ze względu na zmianę napięcia powierzchniowego, że to też uszkadza bakterie. W każdym razie jedno jest pewne. Okolice odbytu też myjemy obficie, czystą ciepłą wodą, ewentualnie herbatą rumianką. I to naprawdę wystarcza. Panie doktorze, z panem jak zwykle czas leci jak, nie, jak strumień wodny, więc bardzo szybko. Ostatnie tylko pytanie, bym powiedziała, tak chciałabym króciutko. Kiedy infekcja staje się niebezpieczna? Bo często kobiety i mężczyźni myślą sobie, jakoś to będzie, jakoś to się wyleczy. Albo no, jest to dla nich krępujące pójście do lekarza. No niestety trzeba powiedzieć sobie wprost, że mimo że żyjemy w XXI wieku, ta intymność ciągle jest tematem tabu, ciągle się wstydzimy o tym rozmawiać, dlatego my, kochani, tutaj przełamujemy wszystkie tematy tabu i nie ma takich programów w telewizji, nie znajdziecie jak tutaj takich otwartych rozmów z lekarzami, naprawdę z lekarzami wyjątkowymi. O wyjątkowej wiedzy, bo tylko takich tutaj zapraszamy. Co się dzieje, jeśli ta sytuacja się przedłuży? Jesteśmy na wakacjach, nie chce nam się pójść do lekarza. Myślimy, że jakoś to będzie, jeszcze tydzień będziemy w Warszawie, czy tam w swoim mieście i dopiero pójdziemy. Co się może zdarzyć? No, przede wszystkim pamiętajmy o tym, że jeżeli będziemy mieli infekcję, która się rozpala, czyli rozkręca, jakby to mówimy, no to istnieje ryzyko w pierwszej kolejności zakażenia dróg moczowych, zakażenia pęcherza moczowego, a potem już bardzo szybko zakażenia nerek, czyli może dojść do infekcji poważnej z układu moczowego. A zakażenie nerek może skończyć się nawet w skrajnych przypadkach niewydolnością tych nerek, w związku z czym to jest mega ważne. Już nie mówię o urosepsie, która jest po prostu jedną z najgroźniejszych seps w ogóle. Więc to jest bardzo ważne, żeby jakby nie zwlekać z leczeniem takich stanów. Myślę, że nie najgorszym pomysłem, choć pewnie nie do końca popieranym, byłoby poproszenie lekarza swojego ginekologa przed wyjazdem na wakacje o tak zwany zestaw ratunkowy. Ja taki zestaw często moim pacjentkom daję i to jest jakaś jedna lub trzy globulki przeciwgrzybicze, takie, które nie uszkadzają flory bakteryjnej, czyli nie mają szerokiego spektrum, tylko stricte działają na grzyby. I jedna lub trzy tabletki, bo są takie środki leku przeciwgrzybiczego doustnie. I w tym momencie, jeżeli pojawią się pierwsze objawy infekcji, to najpierw stosujemy probiotyki. Jeżeli te probiotyki nie dają rady, czyli nie ma jakby poprawy w tym zakresie, no to wtedy możemy zastosować awaryjnie taką sytuację. Przy tym to nie może być jakby rutyna, tak? To nie może być rutynowe postępowanie. Rutynowym postępowaniem ma być dbanie o swoją florę bakteryjną. Dbanie o to, żeby zastosować probiotyki czy kisz, na przykład w diecie, kiszonki, dietę niskowęglowodanową, dietę ze zwiększoną zawartością białka, ale ze zwiększoną nie tak jak w diecie, nie wiem, Dukana, gdzie jest 4 gramy na kilogram, tylko ze zwiększoną zawartością białka typu na przykład 1,5 grama na kilogram albo 2 gramy na kilogram masy ciała. Bo takie standardowe zapotrzebowanie człowieka na białko to jest 1 gram na kilogram masy ciała. Czyli jak ktoś waży 100 kilo, to potrzebuje 100 gramów czystego białka. Tutaj zwiększamy to o 0,5 grama, tak? Czyli z 1 grama do 0,5 grama, ewentualnie do 2 gramów na krótko, na parę dni. I to już powinno przynieść efekt. Odrzucamy wtedy wszystkie słodycze, wszystkie owoce, wszystkie no, chleb, makarony, ciasta, wszystko, co zawiera cukry proste. Mleko, tak? Które zawierają właśnie cukry proste. Odrzucamy na przynajmniej tydzień. I zamiast tego stosujemy znacznie więcej białka. I to nie musi być białko zwierzęce, bo jak ktoś jest na przykład na diecie wegańskiej czy wegetariańskiej, może stosować białko roślinne. Chodzi o to, żeby zwiększyć ilość tego białka i zwiększyć ilość zdrowych tłuszczów, tych wszystkich omega i generalnie krótko mówiąc nienasyconych. I wtedy z jednej strony leczenie dietetyczne. Druga sprawa to jest woda. Często zapominamy o tym, że większość z nas nie pije tyle wody, ile należy. Każdy z nas powinien mniej więcej, to już tak licząc średnio, powinien wypijać około 2 litrów wody na dobę. Większość z nas, jak pije litr, to jest wszystko, a jeszcze do tego pijemy substancje, które mają działanie odwadniające, typu na przykład Typu kawa. kawa.
Tak, i mimo że pojawiły się jakieś w internecie informacje, że kawa wcale nie odwadnia, to ja się z tym kompletnie nie zgadzam, ponieważ tam są metyloksantyny, takie jak teina, czy tak, przepraszam, kofeina, a w herbacie teina, zresztą to jest jedno i to samo, tak naprawdę chemicznie teina i kofeina to jest to samo, co odkryto niedawno zresztą, ale to są substancje, które mają moczopędne działanie i w związku z tym mają działanie odwadniające. A zatem, jeżeli jesteśmy odwodnieni, a szczególnie na wakacjach, gdzie pijemy alkohol, dochodzi też do odwodnienia takiego związanego z piciem alkoholu, to wtedy też nie polecam, oczywiście nie zalecam picia alkoholu, jestem lekarzem, nie mogę takich rzeczy zalecać, ale wiem, że to się i tak dzieje, więc No to nie właśnie. ma znaczenia. Ważne jest to, żebyście Państwo pamiętali, że jeżeli jest jakaś ciężka impreza dzień wcześniej, to na drugi dzień jesteście przede wszystkim odwodnieni. Więc pamiętajcie o prawidłowym zaopatrzeniu organizmu w wodę. Bez wody nie będzie nawilżenia pochwy. Bez nawilżenia pochwy nie będzie środowiska i warunków do rozwoju prawidłowych W ogóle bakterii. bez wody nie ma Nie życia. ma. Panie doktorze, no, muszę zakończyć tą Wiem, rozmowę, chociaż chciałabym z panem jeszcze rozmawiać moglibyśmy przynajmniej tak jeszcze parę godzin. godzinkę, ale myślę, że się jeszcze namówimy na rozmowę, bo niezwykle interesujące tutaj pan poruszył i tematy, i informacje, o których nawet ja nie wiedziałam, mimo że interesuję się zdrowiem i staram się być na bieżąco. Wam dziękuję za uwagę i polecajcie koniecznie tego live'a. Ja go za chwileczkę zapiszę. Jak gdzieś wyjeżdżacie na święta, przejrzyjcie sobie na spokojnie z partnerem, z partnerką jeszcze raz, bo warto. Pamiętajcie o swojej florze bakteryjnej i kurczę, no niesamowite, że nawet to, co jemy, to, co pijemy, ma wpływ na to, co dzieje się w naszej pochwie, słuchajcie, więc a to jest ważna sprawa, żeby ona działała na najwyższych obrotach. Pani redaktor, ja muszę jeszcze dwa zdania powiedzieć, Dobra. bo pęknę po prostu i mózg mi pęknie, dostanę guza mózgu, jak tego nie powiem. Więc pamiętajcie o jednej rzeczy. Prawidłowe pH pochwy to jest między 3,8 a 4,2. Niektórzy mówią 4,5, ale 4,2 to jest tak naprawdę bezpieczne pH pochwy. 4,2 i mniej. To jest prawidłowe pH, bo czasem jest płyn jakiś, który ma pH 5 i mówi się, że no jest kwaśny. Ale to nie jest, to jest za mało kwaśne. On ma być dużo bardziej kwaśny, czyli ma mieć nie w sensie smaku, tylko w sensie odczynu chemicznego. Więc pH pochwy, można to paskami specjalnymi sobie zbadać, specjalnymi paskami do badania pH pochwy. Więc pH ma być niskie. I pamiętajcie o tym, że odbudowa flory bakteryjnej wymaga po pierwsze usunięcia tych złych bakterii, w tym między innymi na przykład bakterii atypowych, chlamydii, mykoplazmy, ureaplazmy, to już u lekarza. Oraz zapewnienia prawidłowego dowozu flory bakteryjnej oraz odpowiedniego poziomu estrogenów. I w ten sposób odbudowujemy florę bakteryjną, a najważniejsza informacja jest taka, że jeżeli zastosujecie antybiotyk, na przykład doustnie, przez 2 tygodnie, to odbudowa flory bakteryjnej w sposób naturalny trwa od 8 do 12 miesięcy. Ojejku. Miesięcy, nie tygodni, nie dni, No miesięcy. niesamowite. W związku z tym, jeżeli chcemy. W ogóle to, co pan mówi, to jest w ogóle nikt o tym nie wie. Każdy sobie myśli, że 2-3 tygodnie I to i wszystko. okej. Dlatego zwracam na to taką ogromną uwagę, że to są miesiące odbudowywania flory bakteryjnej, a jeżeli chcemy to przyspieszyć, to wtedy pod kontrolą lekarza musimy zastosować odpowiednie leki, probiotyki doustne, dopochwowe, estrogeny, odpowiednie nawilżenia itd., itd. To tyle. Już mi mózg nie pęknie teraz. Dziękuję bardzo, życzę miłej nocy i życzę Wam zdrówka na święta, ale będziemy jeszcze się spotykać w innych okolicznościach u mnie. Ja życzę, panie doktorze, również zdrówka na święta i mam nadzieję, że Dziękuję niebawem serdecznie. znowu się spotkamy. Ściskam mocno i dziękuję za tą fantastyczną wiedzę, którą Pan nam tutaj przekazuje. Pozdrawiam serdecznie wszystkich, pozdrawiam panią redaktor i do Do zobaczenia znowu. zobaczenia.